I dzień dobry, kochani. Witam wszystkich moich widzów na moim kanale. Drodzy Państwo, znajdujemy się w mojej kotłowni. W kotłowni, w której znajduje się nowo zakupiony zbiornik do 300 litrów. Zbiornik. I kochani, zakupiłem pompę ciepła, powietrze, woda, Kromler, chyba tak to się wymawia. Przełączę się teraz na drugą kamerkę i Wam będę opowiadał, co tu będzie grane. Drodzy Państwo, kupiłem pompę ciepła, powietrze, woda. Według danych znamionowych ma moc cieplną grzewczą 3-6 kW, a moc użytkowa pobierana z sieci to 800 W. Tak jest w tabliczce. Nie wiem, ile pobiera, bo jeszcze jej nie włączałem. 3-6 kW będzie współpracowała ze zbiornikiem. To jest typowy zbiornik do pomp ciepła firmy Galmet z dużą wężownicą. I ta pompa ciepła będzie nagrzewać ten zbiornik 300 litrów. Jednak on nie będzie służył do ciepłej wody użytkowej, bo ciepłą wodę użytkową mam tam dalej. Ten zbiornik będzie nagrzewał wodę, którą wpuszczę w podłogówkę. Słuchajcie, mam 300 litrów wody w kotle, teraz można to tak nazwać, która będzie nagrzana do około 55 stopni, bo tyle ma ta pompa nam dać. I wpuszczę ją w podłogówkę. W podłogówce mam około 100 litrów wody, czyli jedna trzecia zbiornika. No i tą wodę będzie ogrzewać ta pompa. Ta pompa według danych ma nagrzać wodę do 55 stopni, wodę ciepłą użytkową, czyli to jest woda, która ma około 8 stopni. Do temperatury 55 stopni ma nagrzać maksymalnie w 5 godzin. Moja woda w tym kotle początkowa będzie miała nie mniej jak 20 stopni. I będzie ją podgrzewać do 55 stopni. Natomiast woda, która będzie pobierana, będzie mieszana do 35 stopni. Czyli pobierając 100 litrów na moją instalację podłogową, będzie zużywała około 70 litrów wody ze zbiornika. Czyli tej wody ze zbiornika wystarczy na jakieś 4, może 5 cykli grzewczych podłogówki. Mniej więcej tak to by wychodziło. Resztę zobaczymy, jak będzie działać w praktyce. Teraz na razie to jest wszystko instalowane. Ta pompa będzie postawiona na zbiorniku tutaj ciepłej wody użytkowej. I to jest projekt mój własny do grzania domu. Około 100 metrów kwadratowych teraz użytkujemy. Do grzania wody za pomocą pompy ciepła. A pompa ciepła będzie zasilona oczywiście z fotowoltaiki, którą posiadam, która jest zrobiona oczywiście w off-gridzie. Pompa będzie miała za zadanie załączyć się około godziny 9. Teraz już praktycznie około 9 mam, tak jak dzisiaj było zachmurzenie, to około godziny 9 dopiero miałem praktycznie 1 kW mocy. Czyli będzie się załączać około godziny 10 i będzie pracować do 15. No i zobaczymy, czy będzie potrzebowała załączyć je w nocy, czy nie. Jeżeli temperatura spadnie, no to ją ustawię, ma 3 tryby pracy. Można sobie określić, w których godzinach ma się załączać. No i ustawimy sobie 3 tryby pracy, ewentualnie 2, zobaczymy. Jeden na pewno będzie od 10 do 15, wtedy kiedy mamy prąd ze słońca. A resztę będzie sobie dogrzewać na bieżąco. Zobaczymy, ile będzie potrzebowała. Może w nocy będzie się załączać na 2 godziny, może na 3. Zobaczymy. No i jej zadanie będzie utrzymywać 35 stopni w podłodze.
tak żeby nam ogrzała nasz domek. Tutaj zaczęliśmy podłączanie. Mamy wyprowadzone ciepłą wodę kotłową, ogrzaną. No i tutaj pompeczkę mamy na razie zainstalowaną. Jutro będziemy kończyć. Teraz się przełączę jeszcze na drugą kamerkę i Wam opowiem co nieco. No i tak jak wspominałem, to jest taki projekt autorski. Mamy około 3 kW mocy do dyspozycji z tej pompy. I zobaczymy, czy sobie poradzi. To jest próba. Oczywiście na razie kosztów nie liczyłem, ale jak i pompę ciepła, jak i kocioł, zbiornik, zasobnik kupiłem z drugiej ręki, także praktycznie o połowę taniej. No bo nie chciałem inwestować nie wiadomo ile nowych rzeczy kupować, gdyż sam nie wiem, czy to wypali, że tak powiem. Zbiornik był używany 3 miesiące. On ma datę kupna wrzesień 2022. Kosztował mnie mniej niż połowę. Natomiast za pompę dałem równą połowę wartości teraz, co jest w sklepie. Z tym, że właściciel twierdził, że dostał ją w pakiecie z fotowoltaiką, którą zakupił. Jednak jej nigdy nie uruchomił, bo przeszedł od razu na pompę ciepła, którą grzała mu i dom, i wodę użytkową. Zamiarem mojej instalacji jest ogrzewać dom marzec, kwiecień, maj, wrzesień i październik. Ewentualnie dogrzewać sobie te dni, kiedy mamy słońce w zimę, kiedy nie mamy zasypanych paneli i mamy możliwość jeszcze coś wyprodukować prądu. Pompa pobiera około 800 W na godzinę, tak jest według katalogu. Zobaczymy, jak to się zgra. Mam nadzieję, że jutro już to jakoś poskładamy i będzie próba uruchomienia. Także będę Wam zdawał relację na bieżąco. Zobaczymy, ile po prostu nagrzeje ten zbiornik i ile potrzeba mocy, aby nagrzać dom. Tak mówię, wpuszczam 35 stopni. 35 stopni w instalację. Zbiornik będzie nagrzewany do 55 stopni przez pompę. Jeden cykl grzewczy, około 70 litrów ze zbiornika. Jak będzie mało, to będziemy włączać grzejniki jeszcze dodatkowo, pewnie w łazience i w pokoju u dzieci na pewno będzie trzeba grzejnik zostawić odkręcony. A resztę zobaczymy. Dzięki bardzo, do zobaczenia, hej!